która ucieszyła go ogromnie. Tak samo jak odzianego w skórę człowieka, który przed jaskinią rozpalił po raz pierwszy ognisko. Ta iskra oznaczała przecież niezależność. Niezależność od pory dnia, którą dotąd wyznaczał nieubłagany ruch kuli ziemskiej wokół Słońca. Życie dzieliło się na jasność i ciemność, ale błysk wymyślonego przez człowieka światła zmienił oblicze świata. Sprawił, że Słońce świeci na życzenie. Ta liczba 300 w prawym rogu ekranu oczywiście nie oznaczała ilości lamp, które pojawią się w dzisiejszym programie, a kolejne wydanie sondy 300 na pytanie, ile ich jeszcze będzie, nie zna odpowiedzi nikt, nawet osobisty komputer pana Andrzeja Kurka, który tę liczbę wyświetlił. Natomiast tytuł Wielkie Światło odwołuje się do kolejnego, jakby kolejnej próby przedstawienia tego, co oświetla dzisiejszą cywilizację. Tak, to jest drugi odcinek serialu, który podjęliśmy powiedzmy półtora miesiąca temu. Przy czym nie tak jak w programie Żarówa, gdzie opowiadaliśmy o tym, co rozświetla nasze domy i mieszkania, a chcemy spróbować spojrzeć na to, co przedłuża jakby tę najbardziej istotną aktywność człowieka. To wszystko, co cywilizacja robi poza pomieszczeniami, gdzie potrzebuje po prostu rozświetlenia mroku w nocy. Innymi słowy, o tym wszystkim, co oświetla ulice, stadiony, place, autostrady, jezdnie, no w ogóle wszystko, co pracuje poza pomieszczeniami. No, oczywiście był to duży problem techniczny. Był to, bo te początkowe próby, żeby zastosować coś, co świeciło w mieszkaniach do oświetlenia ulic, no były kiepskie. Mamy do czynienia z tak ogromnymi obszarami, że źródła okazywały się mało wydajne. Wiesz, światło gazowe, prawda, przeniesienie z mieszkania na ulicę, no. Światło żarowe, zwykłe żarówki. Okazuje się, że nawet jeśli budować bomby, powiedzmy 1000-watowe czy 2000-watowe, nie rozwiązuje to problemu. A to jest właśnie ciekawa sprawa, że człowiek najpierw się interesuje prywatnymi sprawami, domem, a potem tym, co na zewnątrz. A no właśnie, ale tak naprawdę ta wielka epopea światła ulicznego, oświetlenia ulic, oświetlenia miast zaczęła się wtedy, kiedy pojawiły się źródła światła dające takie może troszeczkę widmowe, niebieskie promieniowanie. Ależ jazgoczą te świetlówki. Nic dziwnego, że musiano się zdecydować, że lepiej było zdecydować się na to eleganckie niebieskie światło. Wokół ciemność. Niczym robaczki świętojańskie z mroku wyłaniają się jaskrawe punkty. Widzialność 5000 metrów. Świecą, wyznaczając bezpieczną drogę na ziemię. Dokładnie określają kontury pasa i próg betonowej drogi. Widzialność 150 metrów, a wokół ciemność. Świetliste łuny komunikacyjnych szlaków miast wyznaczają bezpieczną drogę na ziemi. Noc staje się dniem. Oto jak tempo naszego życia związane jest ze światłem, z milionami szklanych balonów wypełnionych parami rtęci. Był rok 1901, gdy po raz pierwszy zapłonęła rura, w której łuk elektryczny spowodował świecenie par rtęci. W 30 lat później wykorzystano to zjawisko na szeroką skalę. Ruszyła masowa produkcja lamp rtęciowych wysokoprężnych. Dzisiaj to podstawowe źródło światła o dużej jasności i trwałości rzędu 10 tysięcy godzin. A zasada pracy tej lampy niezwykle prosta. Łuk elektryczny między dwiema elektrodami. Pary rtęci zamknięte w kwarcowej bańce pobudzone zostają do świecenia, emitując intensywne zielono-niebieskie światło. Silna emisja ultrafioletu powoduje równocześnie świecenie luminoforu, jakim pokryta jest wewnętrzna strona szklanego balonu. W ten sposób do niebieskiej części widma dodaje się nieco czerwieni, by zbliżyć barwę światła do naturalnego.
I tak oto z kwarcowej rurki, dwóch elektrod, odrobiny rtęci, szklanego klosza z oprawką, warstewki luminoforu i paru dodatkowych drobiazgów, zwykle nazywanych technologią, stworzono światło, o jakim Edison nawet nie mógł marzyć. Te żarówki świecą bowiem do 25 tysięcy godzin. Świecą intensywnym, lekko niebieskim światłem, zawieszone wysoko nad ziemią. Ich moc sięga 3000 watów. Dopiero te żarówki o mamucich rozmiarach zmieniły w istotny sposób oświetlenie ulic, hal fabrycznych czy szlaków komunikacyjnych. Dopiero rtęciówki zamieniły uliczne latarnie z blado świecących kaganków w intensywne źródła światła. Stało się jasno. A, stało się. Przy czym nie wiem, czy to był pomysł nowy, czy stary, bo tak naprawdę świeci to, co w tej szklanej rurze tam w środku, łuk elektryczny. Tyle, że dodano do atmosfery, w której zachodzi zjawisko, właśnie parę rtęci. No i efektem były niezwykłe wydajności świetlne i wspaniała długowieczność lampy, no kilka lat bez wymiany. To, co świeci, to jest oczywiście ten jarznik wewnątrz. Rzecz niezwykle trudna w efekcie w wykonaniu. Po pierwsze dlatego, że musi przepuszczać nad fiolet, a więc wykonana jest z kwarcu, a po drugie dlatego, że z rtęcią w ogóle niebezpiecznie. Kiedyś dodawało się ją tam do środka przy pomocy takiej malutkiej kapilarki, a obecnie na przykład jest dość ciekawa technologia, gdzie przed zatopieniem wpuszcza się tam ampułkę z bardzo delikatnego szkła zawierającego odpowiednią ilość rtęci, po czym w momencie pierwszego włączenia silne pole elektryczne, magnetyczne powodują ruch ampułki, rozbicie o ściankę albo którąś z elektrod, no i nareszcie jest w środku to, co trzeba. Tak, trudna sprawa. Przy czym tymi szczegółami można się fascynować, natomiast równie ważne jak to, co świeci, jest w środku, jest sama obudowa tej lampy. Po prostu pewien system, który dzięki na przykład umieszczeniu wewnątrz tej bańki specjalnego srebrnego odbłyśnika zastępuje to, co normalnie dzieje się w tej wielkiej oprawie i kieruje źródło światła właśnie tam, gdzie ono powinno padać. Światło nie ucieka na boki, nie rozprasza się, jest skierowane precyzyjnie w tę stronę, w którą jest potrzebne. No ale żeby to świeciło lepiej niż dotąd i było mniej zawodne, to umieszcza się w środku na przykład dwa jarzniki. Gdyby tę lampę rozbić, to wewnątrz jest w niej coś takiego. I to działa w następujący sposób. Zapalają się one losowo, albo jeden, albo drugi. W ten sposób no, wydłuża się niesłychanie ilość czasu, jaka może być używana ta lampa, a w dodatku cały czas świeci z właściwą mocą i intensywnością. Ale gdyby tak się stało jak tutaj, że pękła bańka, to ten niewielki drucik umieszczony na jarzmie tutaj u góry powoduje, że natychmiast zostanie ona wyłączona i niebezpieczeństwo jest żadne takiej awarii. No przecież, wiesz, to się tak wydaje, prawda, że pojawiło się nareszcie takie źródło światła, które jest idealne. Ale po pierwsze nie podobał się kolor. Zresztą ci, którzy mieszkają w okolicach, gdzie świecą rtęciówki, no wiedzą, że nie bardzo jest to przyjemne, prawda? Ale w związku z tym pojawiła się również po raz pierwszy ingerencja jak gdyby inżynierska. Przede wszystkim w barwę. No, bo jeśli świeci rtęć zawarta tam w środku, to może należy dodać czegoś innego. I to coś zaświeci innym kolorem. Piękna inżynieria. Powiedzmy, życzę sobie na żółto i żeby było dużo światła. Apetyt rośnie w miarę jedzenia. Światła pragniemy mieć coraz więcej. Ba! Stajemy się wybredni, chcemy, by skuteczność i trwałość źródeł światła były jak największe. Sięgnąć trzeba więc do źródeł naukowych. Dziś już wiemy, co świeci. Świecą elektrony